Dzień dobry, Jacek Pożycki, gość OX.pl. Naszym gościem jest Mikołaj Bizoń. Dzień dobry. Nie będziemy mówić o długich włosach, bo ja nie mam o czym mówić. Chociaż moglibyśmy. Moglibyśmy, to może w drugim odcinku. Najpierw porozmawiamy o sprawach ważniejszych, tak mi się wydaje. Widzimy się w tramwaju cieszyńskim, tu się spotkaliśmy, ale miałeś plan B na wypadek, gdyby pogoda była ładniejsza, bo zaproponowałeś szlak cieszyńskich kobiet. Tak, uliczkę cieszyńskich kobiet, tak. A dlaczego? Z dwóch powodów. Przede wszystkim dlatego, że... Znaczy może nie przede wszystkim, ale pierwszy powód, ten bardziej trywialny, jest taki, że jest tam po prostu ładnie, jest to jakieś trochę, mam wrażenie, nieodkryte miejsce na mapie Cieszyna. A drugi powód jest już o wiele bardziej poważniejszy, mianowicie feminizm jest mi bliski. Dorota Kuszyńska, czyli znana cieszyńska feministka tak naprawdę z przełomu wieków, też jest mi bliska. Więc stwierdziłem, że te klimaty będą jak najbardziej odpowiednie. Powiedziałeś, feminizm jest mi bliski. Gdybyś mógł tak trochę rozwinąć, o co ci chodzi? Znaczy, to ogólnie się zaczęło jakoś tak w październiku, listopadzie 2017 roku, kiedy odkryłem, że mężczyzna też może być feministą. W takim sensie, że wtedy prowadziłem akurat rozmowę z Michałem Radomiejem Wiśniewskim w Krytyce Politycznej na temat jego książki Hello World. Przeczytałem w jego biografii, że on się właśnie deklaruje jako feminista i to mnie zaciekawiło, no bo tak wcześniej myślałem, że jasne, ja popieram oczywiście ruch feministyczny jako wartościowy i potrzebny, no ale nie mogę być feministką, tak, no bo jestem jednak mężczyzną, ale okazuje się, że jednak feminizm też działa na korzyść mężczyzn i jak najbardziej feminiści są uzasadnieni, tak. A uważasz, że kobiety w Polsce są w jakiś sposób dyskryminowane? Znaczy, się zgadzasz z tym? Tak, oczywiście, że są, tylko są w taki sposób, nazwijmy to, miękki, tak? Poprzez niższe płace, poprzez tak zwane mikronierówności, czyli przychodzi sobie prezes banku i mówi, no to teraz pani Kasia nam zrobi herbatę, tak? To jest mikronierówność, która niby to nie jest niczym jakimś takim wielkim i obraźliwym, ale w istocie jest poniżająca i gdzieś tam szeregująca w sposób negatywny w hierarchii, tak? Więc na tych poziomach byśmy się poruszali, jeśli chodzi o dyskryminację kobiet w Polsce. I ten szklany sufit też tak? Oczywiście. Czyli jesteś za równością. Hasło Równość to też... Czasopismo. Czasopismo, w którym piszesz. Jesteś redaktorem naczelnym. Napisałeś m.in. artykuł o szkolnictwie swego czasu. Tak. Pięć grzechów polskiego szkolnictwa, tak? Jakie to są grzechy? No różnorakie, znaczy przede wszystkim tak zwane zakuć, zapomnieć na zasadzie, że polska szkoła ma ten defekt, że nie za bardzo uczy jakichś konkretnych umiejętności, tylko zdawania testów, tak? Czyli uczymy się na historię, dajmy na to, jakimś tam epoce, jakimś wydarzeniu, piszemy test i o tym zapominamy, no bo zasadniczo nie jest nam to potrzebne, jakby... Szkoła nam nie podpowiada... Nie, no bardzo ważne jest to, że Watson i Crick pracowali DNA czy tam RNA i tak dalej, nie? Tak, tylko że jakby szkoła nam nie podpowiada, co możemy z tą wiedzą zrobić, tak? Że tam nam to może być w jakikolwiek sposób użyteczne. No to mamy zdać na teście, no i to jest koniec. Dziękujemy, do widzenia. Co byś jeszcze zaliczył do takich grzechów? Na pewno pewien brak demokracji, bo jednak nauczyciel jest gdzieś tam autorytarny. Oczywiście nie musi być, bo to zależy od nauczyciela. Ale w większości wypadków jest autorytarną jednostką i nie ma zasadniczo żadnego gadania, tak? Nie ma na przykład, nie wiem, doboru lektur, że nauczyciel przedstawia jakąś alternatywę jakąkolwiek. On mówi jak jest i to musi zostać spełnione i nie ma żadnego gadania. Jeszcze wymieniłbyś jakiś grzech? Taki z głównych? Co tam jeszcze? Na pewno... na pewno to też się wiąże właśnie z tym autorytaryzmem nauczyciela. Fakt, że szkoła nadal nie jest wolna od narzucania pewnego światopoglądu. My ciągle w Polsce mamy ten problem, że szkoła i edukacja jest jednak przystosowana do narzucania pewnej narracji, czy to prawicowej, tak jak teraz, czy tak wcześniej za ancien reżim bardziej przychylnej tamtej. A czułeś się w Koperniku, w liceum Kopernika indoktrynowany w jakiś sposób? Znaczy, być może, czy, znaczy może nie tak bardzo twardo, że to na pewno można nazwać indoktrynacją, ale myślę sobie, że są przypadki, może nie akurat w moim
w moim przypadku są takie sytuacje, kiedy czuć, że nauczyciel jednak nie zostawił tej swojej ideologii na schodach, tylko dalej ją ma w klasie. A miałeś nauczycieli, którzy są autorytarni? Powiem tak, miałem, ale... Znaczy miałem nauczycieli, ale czy w Koperniku, czy gdzie indziej, to może nie... Nie chcesz, nie będziemy tutaj... Tym bardziej, że Kopernik ma 90 lat, pozdrawiamy tak wszystkich z Kopernika, z Osłowskiego też. A co tam? Tak jest. Dobrze. Nie ma wojny między nami. Nie ma wojny. I Szybina. O, i Szybina, właśnie, i bardzo dobrze. No to pozdrawiamy wszystkie cieszyńskie szkoły i również w okolicach. Dobrze. Powiedz mi, Mikołaju, tak, bo jesteś teraz na studiach, na pierwszym roku. Studiujesz animację społeczno-kulturalną. To tak jest. Porozmawiamy trochę o tej kulturze w Cieszynie. Mnie zmroził jeden twój post kiedyś dawno, dawno temu, to znaczy po Święcie Trzech Braci, że jesteś prawie że za zniesieniem Święta Trzech Braci. Gdybyś mógł wyjaśnić, o co chodzi. Znaczy, to nie tak, bo wiem, że... Wypuszczam cię trochę, ale wiesz, o jaki temat... Znaczy, nie napisałem tam, że jest do zniesienia, tylko stwierdzam, że zresztą już nie od tamtego czasu, tylko już wcześniej. Oczywiście Święto Trzech Braci zagospodarowywuje i wypełnia pewne potrzeby mieszkańców i tego nie można jakby odrzucić, znieść, to w ogóle jest poza dyskusją, bo skoro ludzie tego chcą, potrzebują, no to powinno to być, tak? Aczkolwiek nie możemy na tym poprzestawać. To nie może być tak, że Święto Trzech Braci jest jedyną główną imprezą, a wszystko inne jest wpychane na boczny tor i mówione, że jest mniej ważne, że jest jakieś takie bardzo, bardzo kameralne i przeznaczone dla małej ilości osób, więc w marszu to jest mniej ważne, no bo jakby statystyki urzędnicze jednak tego nie łapią. Im bardziej masowe, tak, tym tak. Jakościowo lepsze, tak? Jakby nie możemy patrzeć na kulturę z perspektywy urzędnika, który wpisuje do tabelki, że tutaj mamy tyle beneficjentów, więc to jest super, a tutaj mamy mniej beneficjentów, więc to jest no, do bani, no bo nikt z tego nie skorzystał, tak? No bo jakby nie możemy patrzeć na to masowo, raczej powinniśmy być na poziomie wartości, tak? Czyli nawet jeżeli tych uczestników jest 5, to jakie oni wartości wyciągnęli z tego wydarzenia? Oczywiście ze Święta Trzech Braci też można wyciągać różnorakie wartości, nawet jeżeli tych ludzi jest multum, no bo dla każdego te wartości są inne, prawda? Dla jednego to po prostu będzie spotkanie z przyjaciółmi. A karaoke? Organizowane w czwartki na przykład? Jak oceniasz taką inicjatywę? Znaczy, to jest to samo, tak? Czyli okej, zagospodarowuje pewne potrzeby, ale nie powinno być to jedyne, co się robi na polu aktywizacji mieszkańców. To co ty byś zrobił, żeby zaktywizować mieszkańców w takim tym aspekcie kulturalnym, jako przyszły animator Znaczy, i obecny? Na pewno, tak jak już powiedziałem, wyzbyłbym się tej retoryki na zasadzie właśnie, jeżeli coś jest masowe, to jest lepsze. I to jest, myślę, krok pierwszy i najważniejszy, tak? Czyli powinniśmy bardziej doceniać, być może nawet w sposób materialny, te inicjatywy, które są mniejsze, a które też mogą generować zupełnie inne wartości. A na przykład te inicjatywy, które są mniejsze, a generują inne wartości? No, masz jakiś pomysł swój autorski, czy chciałbyś jakoś wesprzeć inną inicjatywę? No, ja jestem współorganizatorem wszystkich trzech Świąt Cieszyńskiej Wenecji, które to jest świętem sąsiedzkim, imprezą sąsiedzką, gdzie właśnie stawiamy na taki klimat Wenecji, jakieś takiego przenikania się różnych środowisk, jednostek, różnych pomysłów na robienie kultury. Więc myślę sobie, że tego typu inicjatywy też powinny być zauważane. Nie powinny być jakby w cieniu Wielkiego Święta Trzech Braci, tylko na równi, tak? Nie poziomując, które z nich jest lepsze, wartościowsze, lepsze, jakkolwiek. Użyłeś słowa klimat, oczywiście w innym kontekście, tak, ale widziałem kilka postów też związanych z tym, że jesteś osobą, która dba o klimat, to znaczy starasz się uwrażliwić ludzi na te kwestie, tak? Dekarbonizacja, gospodarki. Tak. Co należy robić, żeby może nie pójść w taką straszną stronę, jak nas niektórzy straszą z tym klimatem? No przede wszystkim myślę sobie, wiem, że to zabrzmi może głupio i naiwnie, ale uczestniczyć w protestach, w tym sensie, że uczestniczyliśmy w proteście przeciwko masztowi i nic z tego. No tak, ale to akurat inna kwestia i też to była na razie przynajmniej jednorazowa sytuacja. A tutaj chodzi o to, żebyśmy pokazali rządom, że my się nie zgadzamy, że my chcemy inaczej. Bo nasze jednostkowe, indywidualne wybory pod tytułem, że będę pił ze szklanej butelki, czy
że będę używał nie plastikowych, papierowych słomek, no to to jest fajne, super, no ale to jakby nic nie da, no bo my nie użyjemy tej słomki, a w tym samym momencie jakaś korporacja w Chinach wyprodukuje multum tych słomek, no i to wychodzi na zero zupełnie. Albo Kopernik będzie używał tego, a Szybin tego. No, być może. I właśnie chodzi o to, żebyśmy działali bardziej systemowo. I nie możemy też wychodzić z tego założenia, że nie da się. Bo to też wynika z ostatniej książki Rebeki Solnit, Nadzieja w mroku, która jasno mówi o tym, że tak naprawdę naszym celem nie jest jakieś ogólne wielkie zwycięstwo, ogólnoświatowa rewolucja. My powinniśmy patrzeć to jak na tą sprawę, na ten problem jako na mur. I teraz my nie chcemy wykuć w nim ogromne przejście czy zburzyć go, tylko szukać te szczeliny, którymi możemy się dostać za niego i w jakiś sposób tutaj zmieniać tą rzeczywistość, tak? Że nie możemy oczekiwać tego, że nagle wygramy i będzie super i w 2 dni powstrzymamy zmiany klimatyczne, tylko musimy patrzeć na te drobne zwycięstwa pod tytułem, nie wiem, rząd zainwestuje w panele słoneczne, stworzy dotacje, to już będzie zwycięstwo. Takimi właśnie zwycięstwami żyć, karmić się i mieć dzięki temu nadzieję. A ty coś robisz konkretnie dla klimatu? Tak jednostkowo? Znaczy ja nie jestem aż tak w to zaangażowany, no ale jeżeli jest protest czy coś w tym stylu, no to jednak staram się uczestniczyć i też jakby szerzyć taką propagandę, chociaż to brzydko brzmi, ale jakby mówić, starać się w jakiś sposób uświadamiać. A uczestniczyłeś w tym proteście przeciwko Masztowi? Tak. Tak? I jak się teraz czujesz z tym, że jednak Maszt jest? Znaczy się, no okazało się, że jednak prawdopodobnie te zmiana tego krajobrazu nie jest aż tak dotkliwa, jak to było przedstawiane na wizualizacjach. Nie wiem, z czego to wynika, no ale tak jest, taki mamy stan faktyczny. No i cóż, myślę sobie, że bardzo dobrze, że się odbył proces, bo też pokazaliśmy pewną solidarność i to, że jednak potrafimy się skrzyknąć, jeżeli czujemy, że nasza przestrzeń jest w jakiś sposób zagrożona, że nasza społeczność jest zagrożona. I to jest bardzo dobrze, że zrobiliśmy sobie takie ćwiczenie, prawda? Solidarności, jakiejś wspólnotowości. Ćwiczenie nadziei, pewnej nadziei w mroku. Tak. Dobrze. Czy będziesz tworzył jakąś grupę na studiach, czy w ogóle w Cieszynie, taką, która by aktywizowała ludzi i pod tym kątem kulturalnym gdzieś tam można było się wyżyć? Znaczy, bardzo chciałbym, aczkolwiek niestety mam wrażenie, że trochę nie mam do tego przestrzeni. W tym sensie, że okazuje się, że bardzo trudno tutaj się działa, jeśli chodzi o pozyskiwanie ludzi. I najgorsze jest w tym to, że trochę nie wiadomo, jakie tutaj mechanizmy działają, tak? W sensie takim, że ta wiadomość o tym, że okej, coś teraz robimy, powstaje jakaś grupa, jest i ona dociera, naprawdę dociera organicznie, face to face dociera do ludzi, i potem okazuje się, że nikt nie przyszedł. I nie wiadomo w ogóle, jakie tutaj grają mechanizmy, więc no. Ale chciałbyś. Tak, chciałbym bardzo. Grupa, a jak by się nazywała ta grupa? No myślę, że tak, wcześniejszej grupa aktywnej kultury, która no, chwilowo niestety no, nie funkcjonuje. Właśnie z tego powodu, o którym Ale po tym wywiadzie mogą się co po niektórzy zgłosić do ciebie, tak? I coś razem wspólnie moglibyście zrobić. Oczywiście. Tym bardziej, że jesteś pisarzem, można tak powiedzieć, początkującym. Też, tak bym nie... Piszesz prozę, poezję, tak? Znaczy głównie prozę, na poezję tam była jedna przygoda z redakcją BB, no bo jednak nie czuję się w tym dobrze. Raczej Przybój ze mnie nie będzie. Jeżeli już to Filipowicz, ale Przybój nie. A o czym piszesz? Bo czytałem początek jakiś somnambuliczny przewodnik, tak, po tak. czym? Po Bezdroża, tak? No, znaczy to chodzi o projekt cyklu SET, czyli o straceńczo absurdalnych dygresjach. No to jest ogólnie taki mój projekt cyklu poetyckiego odnośnie smutku. To jest pewnego rodzaju wywisekcja tego uczucia, ja tam sobie to dzielę na różne stany. Jest to jakieś takie, powiedzmy, nawet paranaukowe, parapsychologiczne. Oczywiście ja sobie nie roszę tutaj jakieś prawa, że to tak jest. Tylko... Masz 19 lat dopiero. No, ale poza tym nie, jakby psychologia to raczej nie są moje klimaty, nie znam się na tym. Tylko jako artysta, jakby na swoim przykładzie, idąc za Rimbaudem, jakby dokonałem takiej wywisekcji, która jest stricte subiektywna i jakby jest artystycznym tworem. Ale grupa ta, którą będziesz tworzył,
Nie ograniczałabyś się tylko do literatury? Jesteś otwarty na inne sobie, że formy sztuki, raczej, gałęzi? Tak. Raczej oni będą o tym decydować, bo chciałbym to robić w tradycji polskiego community arts, czyli sztuki ze społecznością, w której to ja jako artysta w cudzysłowie, bo nie chcę się nazywać, bo to jeszcze nie ten czas, na to jeszcze przyjdzie pora, gdzie to ja daję narzędzia, daję przestrzeń, a już uczestnicy jakby w demokratyczny sposób podejmują decyzję, co robimy, jak robimy i tak dalej, jaka to będzie forma, o czym mówimy i tak dalej. Nadzieja w mroku, tak powiedziałeś, czyli Mikołaj Bizoń, można by tak powiedzieć. Bardzo dziękuję za rozmowę. Myślę, że niektórzy się do ciebie zgłoszą. Zobaczymy. Mam taką nadzieję. I do zobaczenia w takim razie w kolejnych jakichś tam realizacjach, bo to chyba zaczynasz dopiero, więc myślę, że się będziemy mieli okazję spotkać. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dzięki bardzo.